Niniejszy film nie jest mojego autorstwa. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie. Czytam filmy hobbystycznie. Nie jestem profesjonalnym lektorem. Subskrybując mój kanał i zostawiając łapkę w górę, pomagasz mi się rozwijać. Zapraszam również do odwiedzenia mojego głównego kanału youtube.com/jabrmc, gdzie tworzę różnego rodzaju treści, od podróży sentymentalnych po technikalia, humor i ciekawostki. Za jego subskrypcję i wsparcie będę ogromnie wdzięczny. Z góry serdecznie dziękuję. Życzę miłego seansu. Sprawdzić zbiornik paliwa? Sprawdzony. Chłodzenie awaryjne? Sprawdzone. Rdzenie regulujące? Sprawdzone. Otworzyć zawory rozdzielające. Zawory rozdzielające otwarte. Otworzyć wentyl. Wentyl otwarty. Reaktor znów zadziałał. Pierwszy poziom obciążenia. Ciśnienie wzrasta. Drugi stopień obciążenia. Ciśnienie dalej wzrasta. Trzeci stopień obciążenia. Ciśnienie wynosi 160 barów. Maksymalne obciążenie osiągnięte. Praca reaktora prawidłowa. Promieniowanie w normie. Zupełnie porąbany pomysł. Co myślisz o śniadaniu? Mamy świeże rogale. Najpierw pływanie. Mama pozwoli je pomalować mi pokój. Super. Może na krwawo-czerwony? Jak w filmie o kolesiu w czerwonych butach. Chrzań to, jeżeli w przyszłym roku też będę mieć takie dobre wyniki. Możemy studiować razem. W Hamburgu? Albo na przykład w Paryżu? Spójrzcie, co znaleźliśmy. Jan, odłóż moje rzeczy, bo powiem mamie. Proszę bardzo, zabierajcie. Zabiję, jak złapię. Więc najpierw złap nas. Nie. Super, Majka. Dzień dobry. Hanna, wszystko w porządku? Tak. Żadnych komentarzy.
Mamo, odwieź mnie, jestem spóźniona. Powiedz, co... Bardzo śmieszne. Pa. Hanna, mówię do ciebie. Mamo, powinna mieć swoją sferę intymną. Tylko z rana. Kongres w Schenkburgie jest dla mnie bardzo ważny. Żyjemy nim wszyscy. Uli zanudzi się sam w domu. A propos, poprawnie brzmi sfera prywatna. Odpowiedź brzmi tak? Pamiętacie, o czym mówiliśmy na ostatniej lekcji? Jedna z protein powstałych w wyniku fotosyntezy to... Miło, że pani do nas spadła, pani Meike. Celuloza. Wchodzi w skład większości suchych drzew i innych materiałów roślinnych. Moje rzeczy są u ciebie? Nie teraz. Pomyślmy, co jeszcze mogę dodać. Hannah, jesteś dzisiaj bardzo rozmowna. Wyjaśnij, dlaczego fotosynteza jest jednym z najważniejszych procesów biologicznych na Ziemi? Tak? Fotosynteza... Słucham cię. Znaczenie fotosyntezy na świecie... Podczas fotosyntezy energia świetlna zmienia się w chemiczną, dzięki czemu CO2 z powietrza i wody, będące organicznie glukozą, staje się tlenem, którym oddychamy. Panie Koch, pan rzeczywiście potrafi mówić. I co dalej? Nie może pan tym zakończyć. Może już więcej nie usłyszymy tego mądrego głosu? Jeżeli zrozumiemy szczegóły fotosyntezy i będziemy ją kontrolować, będziemy w stanie zwiększyć plony i efektywniej wykorzystać źródła energii. Sedno wykorzystania energii roślinnej też można odnieść do systemu stworzonego przez człowieka, na przykład energia słoneczna. W odróżnieniu od fotosyntezy nie zachodzi energia chemiczna. Dziękuję, młody Einstein. Hannah, jeśli chodzi o ciebie, gdybyś nie rozpraszała Franka swoim scenikiem, to też bym uczestniczyła w zajęciach. Super, przygotujcie na następne zajęcie zasadę działania chlorofilu. On myśli, że gdzie niby jest? W milionerach? Daj spokój, jest to dopiero 3 miesiące. I po raz pierwszy się odezwał. Daj mu szansę. Już samo imię. Elmar. Myślę, że jest nawet miły. Co powiecie na futbol? O ludzie, nie mogę się skupić. Jestem w bibliotece. Do zobaczenia. Ostrożnie, Meike, nadchodzę.
Boże. Myślałam, że jesteś w domu. Nie, właśnie spotkałem Elmara. Będzie razem z nami uczyć się do egzaminu. Umówiłam nas na 20. Co? Brałaś coś? No co? Zarzucasz, że olewam szkołę, więc umówiłam się z najlepszym uczniem. Znowu źle. Majkę. Zaczekaj. Co właściwie mu powiedziałaś? No, że potrzebujemy jego pomocy. No i czy nie zechce nam pomóc? On się zgodził. Hana, on jest taki miły. Nie wiesz nawet, gdzie mieszka. Majkę, to przecież jest randka. Nawet nie myśl, że w przeddzień egzaminu pozwolę ci się kleić do jakiegoś chłopaka. To jest randka w celach naukowych. Jeśli nie chcesz, pójdę sama. Wszystkiego najlepszego z okazji 19 urodzin. Rodzice. Nieźle. Nawet nie wzięłaś podręczników. Tędy. Muszę gdzieś wyjść. Oczywiście. Idź prosto, toaleta jest z prawej strony. Dzięki. Nie zaczynajcie beze mnie. Napijesz się czegoś? Z chęcią. Cola? Dziękuję. Przepraszam, gdzie jest wyłącznik? Znalazłam. Oszaleć można, bogate dzieciaki. Wiedziałem, że nie masz pojęcia o fotosyntezie. Nie zrozum mnie źle, po prostu myślisz, że jestem nienormalna. Nie. Chcę pić. Co tu robicie? Zmiatajcie stąd. Mówiłam, żebyście nie przychodzili. Majka, jesteś porąbana? Co oni tu robią? Wynocha stąd. Piwo dla wszystkich. I chipsy. Wyłącz tą idiotyczną muzykę. Dziękuję.
Oddawaj piwo i zmiataj cię. Koleś, odwal się. Odejdź stąd. Elmer, twoi przyjaciele powinni wyjść. Dziwnie wyszło z jego rodzicami, prawda? No, trochę. Myślisz, że podobam się Elmarowi? A skąd mam wiedzieć? Jestem zmęczona. Hannah, otwórz, ja wychodzę. Popilnujesz Uli? Bo na kongresie nie będę mieć żadnego spokoju. Wiesz, co się stanie, jeżeli będzie zbyt długo przebywał na słońcu. Uli, co ty wyprawiasz? Max jest tam w środku. Tak się nie uda. Daj to tutaj. O co chodzi? Odprowadzisz Uli do szkoły. Co? Mamo, wiesz, ile czasu jedzie się od jego szkoły do mojej? Mam dzisiaj egzamin, a poza tym umówiliśmy się całkiem inaczej. A właśnie, że tak. O Boże, zaufać Tobie. Prosiłam Ciebie o to. A co ja, niania jestem? Nie zmuszaj mnie do gderania. Czas zacząć być odpowiedzialnym. Nie martw się, mamo. Nie zamierzam narobić sobie dzieciaku i siedzieć w takiej dziurze jak szlic. Dziękuję. Miło z Twojej strony. Zaczekaj tu na Hannah. Zawiedzie Cię do szkoły. Zadzwonię na dobranoc. Uważaj na swoją starszą siostrę. Twoja komórka. Dziękuję. Przepraszam. Nic się nie stało. Nie chciałam. Świetnie wyglądasz. Nie wiem o czymś? Mamo. Nie kłóćcie się, dobrze? To tylko jeden dzień. Na ciebie już czas. Powodzenia. Dziękuję. Wskakuj. O co chodzi? Masz tu na taksówkę do szkoły. Tak? Tak, na piątą powinnam już być. Do tego czasu wszyscy przystaniający mają zniknąć. Bardzo śmieszne. Tak? Czy mogę wyjść? Do końca 20 minut. Przejdź do sali teatralnej. Przepraszam. Też muszę wyjść. Dziękuję. To twój ząb. Co? Byłaś u dentysty, gdy omawialiśmy fotosyntezę.
Nie mogłaś tego wiedzieć. Zawsze rejestrujesz, kogo nie ma? Nie. Tylko ciebie. Nie chciałem, żebyś myślała, że uważam cię za głupią. Raczej odwrotnie. Dziękuję. To wszystko. To już pójdę. Idź. Co? Co jeszcze? Alarm treningowy. O co chodzi? Brzmi dziwnie. Chodźmy. Siadajcie. Najpierw dokończymy sprawdzian. A potem szkolenie. To nie to, co myślę, prawda? Hanach, proszę usiąść. To nie jest alarm treningowy, ale inny. Alarm ABC. Elmar, mnie nie oszukasz. Lekcja kończy się za 10 minut. Proszę pana, jestem przekonany, że to alarm ABC. Szanowny Elmarze, to nie jest ABC. Syrena powinna ucichać co 12 sekund. Nie mogę się skupić. Możecie zamilknąć? Żartujesz sobie? Zwariowałeś? Elmar, wystarczy. Dostajesz naganę. Chodźmy. Wybacz. Usiądźcie. Spójrz na zegar. To nie jest alarm treningowy. Powtarzam, to nie jest alarm treningowy. Chodź ze mną, mam samochód. Nie mogę, muszę odebrać Uli. Kim jest Uli? To mój młodszy brat. W jaki sposób dotrę do jego szkoły? Elmar, muszę jechać do domu. Gdzie są twoje rodzice? Mama jest w kurcie. Zadzwoń do niej. Co się stało? To chyba w Obersburgu. Elektrownia atomowa? Idziemy pływać, masz kąpielówki? Nie mogę się dodzwonić. Sieć jest przyciążona, chodź. Jak mam trafić do Schlitz? Chodź ze mną, weźmiemy auto i pojedziemy po Uli. Hanna, zaczekaj! Majka jedzie z nami? Dokąd? Do Schlitz. Hanna tam chce, weźcie ją. Franci, zaczekaj. Nie macie przecież miejsc. Jedną mamy, pośpiesz się. A co z nim? Widzisz sama, że jest tylko jedno. Ty albo on. Co robimy? Jedź, przecież musisz. A co z tobą? Wezmę auto i przyjadę po ciebie. Mamy może zaparkować auto? Wiesz, gdzie mieszkam? W Schlitz. Müllerweg 7. Okej, czekaj, podam ci mój numer. Jedziemy już? Czekaj na mnie w domu, dobrze? Tak. Właśnie, nie będę dłużej czekał. Jedziemy. Elmar, to ostatni dom z niebieską bramą. Hey,
Chłopaki, dzisiaj możemy robić, co dusza zapragnie. Nikt się nie przyczepi. Włącz muzykę. Muzykę? Zwariowałeś? Co myślisz o dorszach? Może być? To już koniec. Może była jakaś awaria. Janes, odczep się. Chłopaki, bez urazy. Mam złe przeczucia. Bzdury. Odpręż się, stary. No to jedziesz. Przepraszam. Cholera. Wielką awarię da się zamaskować, ale by nie zaryzykowali. Reaktor nie mógł się stopić. Nie przy takich standardach bezpieczeństwa. W Harrisburgu też tak myśleli. W Czarnobylu, ośle. On ma rację co do Harrisburga. W Czarnobylu była najgroźniejsza awaria, ale nie jedna. W Harrisburgu była cała seria. Płyn chłodzący wyciekł, reaktor się przegrzał. Były jakieś ofiary? Nie od razu, ale wzrosła liczba zachorowań na białaczkę. Do dzisiaj pojawia się rak przekazywany następnym pokoleniom. Zmień temat, mam depresję. Tak? Elmar? Tato? Słyszałeś już? Tak, gdzie jesteście? Jedziemy na lotnisko. Przyjadę do was, ale najpierw muszę coś załatwić. Elmar, co znowu? Nieważne. Jeśli nie będzie mnie za godzinę, lećcie beze mnie. Wszyscy jadą przeciwnym pasem ruchu, autostrady są przepełnione. Elmar nie będzie miał z tym problemu. Nie patrz tak, od nas tuwę odleci, a my będziemy tkwić w tym gównie. Co ty pierdolisz? Jego tatuś ma samolot Werngas. Mój ojciec go zna. Taki niewielki samolot sportowy. Jeszcze jeden dowód na to, że pieniądze przedłużają życie. Janes, zabierz łapsko i zamknij paszczę. Daleko stąd do Ebersburga? Około 70 km. Bzdura, minimum 80 km w linii prostej. To nie tak strasznie. Kobieca logika. 80 km to nic takiego. Czarnobyl był oddalony o 1500 km. Wszystko zależy od wiatru. Nam może pomóc jedynie południowo-wschodni wiatr. W jaki sposób skażone powietrze z Czarnobyla trafiło do nas? Oni chyba co 5 minut mówią o kierunku wiatru. Ta, gówniany magnetofon. Janes, zabierz łapy, bo zaraz oberwiesz. Zabrzmiało poważnie. Możemy sami sprawdzić kierunek wiatru? Wybacz. No, dziewczynki, nieciekawie. Myślę, że w Schweinfurcie już nikogo nie ma, jeśli system bezpieczeństwa prawidłowo zadziałał. Dlaczego w Schweinfurcie? Bo Schweinfurt leży obok Markt Ebersburg. Albo Markt Ebersburg obok Schweinfurt. Jak to woli. Ale jeśli to była konkretna awaria, to system ostrzegawczy nie zadziałał. Więc w Schweinfurcie będą potrzebni grabarze i eksperci od przeszczepów. O co chodzi? Moja mama jest w Schweinfurcie. Wskakuj. Mamo, odwiozę chłopaków na plac. Nie, zostaniesz tutaj. Wyłaź. Wyłaź! Lars nie odwiezie was. Wybaczcie, chłopaki. Idziemy. 5 minut ciebie nie zbawi. Chodź. Mamo, nie potrzebujemy tego.
Nas puścili do domu i powiedzieli, że powietrze jest skażone. Uli, dzięki Bogu. Dzwoniła ciocia Helga z Hamburga. Mówiła, żebyśmy ukryli się w piwnicy. Super. W radiu mówią ciągle o chmurze. Ta chmura jest trująca. Nie wszystko zrozumiałem. Oprócz cioci Helgi ktoś jeszcze dzwonił? Zszedłem do piwnicy po ziemniaki, wtedy dzwonił, ale jak wróciłem na górę, przestał dzwonić. Dlaczego nie biegłeś? To na pewno była mama. Z ziemniakami? Idiota. Na placki ziemniaczane. Nic się nie stało, Uli. Dzwonił Elmar? A kto to? Abonent czasowo niedostępny. Cholera. Co robisz? Przerywamy audycję z powodu nadzwyczajnego komunikatu. Z powodu awarii w elektrowni atomowej w Markt-Ebersburgu rozprzestrzenia się promieniowanie, a w niektórych rejonach wzywamy mieszkańców do natychmiastowego opuszczenia następujących rejonów. Właściciele samochodów proszeni są... O czym on gada? Ciszej. O dowiezienie osób starszych i matek z dziećmi do najbliższych punktów kontrolnych. Uwaga, uwaga! Mówi policja. W elektrowni atomowej w Markt-Ebersburgu o godzinie 10 nastąpiła awaria. Mieszkańcom Schlitz i okolic zaleca się natychmiastowy powrót do domów. Pozamykanie okien i drzwi, wyłączenie klimatyzacji, do jedzenia używać wyłącznie konserw z blaszanych lub szklanych puszek przechowywanych w domu. Zwierzęta domowe należy zamknąć w domu lub w chlewie. Karmić zwierzęta można jedynie karmą przechowywaną w domu lub chlewie. Należy włączyć radio. Ciocia Helga też mówiła, żeby ukryć się w piwnicy, ale wszyscy wyjeżdżają. Na Boga, nie zostawajcie tutaj. Gdzie jest wasza mama? To może nadejść lada moment. Helga, pośpiesz się. Dlaczego wszyscy wyjeżdżają? Boją się. Stchórzyli. My też? Głupstwo. Nie mamy czego się bać. Zrobimy tak, jak mówili w radiu. Zostaniemy tu, schowamy się w piwnicy. Chodź, a później zobaczymy, co dalej. Uli, cisza radio. Jeśli ktoś zadzwoni... Mieszkańcy skażonych terenów zostaną ewakuowani. Wyjeżdżając bez wezwania przeszkadzacie jednostkom w przeprowadzeniu ewakuacji. Scheiße!
Kurde. Zjedz kanapkę. Mama? Jesteście sami? Widziałam was na balkonie. My wyjeżdżamy. Wychodźcie, mamy jeszcze miejsca. Pani Jordan, dziękuję, ale musimy zostać w piwnicy. Wasza mama tak powiedziała? No dobra, tylko bądźcie ostrożni. Mama? Hana, dzięki Bogu. Co się dzieje? Wszystko w porządku, nie martw się. Słuchaj uważnie. Kiedy przyjedziesz? Mamy zejść do piwnicy? Nie, nie do piwnicy. Tam jest niebezpiecznie. To przenika wszędzie. Wyjedźcie jak najszybciej. Wyjedźcie z Jordanami. Oni już wyjechali. A więc z Maltencami czy Hoffmanami. Ja czekam na Elmara. On ma samochód. Zabierze nas. Kim jest Elmar? Hanach, proszę cię. Weź swojego brata i wyjedź. Słyszysz? Natychmiast jedź do Hamburga, do Helgi. Spróbuj dotrzeć na dworzec w Bad Hersfeld. Stamtąd już pociągiem. Hamburg Altona, zrozumiałaś? Mamo, gdzie jesteś? Na dworcu w Schweinfurt. Puścili dodatkowe składy. Wyjedziemy następnym pociągiem. Mamo, chmura jest wprost nad wami. Hana, posłuchaj mnie. Wyjeżdżajcie. 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 To była mama. Uli, sami wyjedziemy. Przynieś rzeczy z piwnicy. Na rowerach. Pośpiesz się. Hanach, dlaczego tak prędko? Trzeba, chodź. Odpal w końcu. Odpal. Kurwa. Kto będzie karmić Maxa? Nikt. Uli, teraz to nie ma znaczenia. Dla mnie ma. Uli, zatrzymaj się. Niczego nie rozumiesz, głuptasie. Nie jesteś mamą. Sama jesteś głupia. Siadaj na rower. Nie, jedynie z Maxem. Uli. Siadaj na rower. W tej chwili.
Musimy jutro wrócić. Maxowi wystarczy wody do jutra. Wrócimy, prawda? Co? Wrócimy jutro? No pewnie. Uli, jedziemy dalej. Służby ewakuacyjne nie mogą się przedostać. Wzrasta liczba ataków na policję. Tysiące ludzi ratuje się ucieczką. Prędkość wiatru wzrosła. Radioaktywna chmura porusza się na południowy zachód w kierunku Fuldy. Należy unikać kontaktu z kwaśnym deszczem. Uli, co ty robisz? Chcę pić. Jedziemy dalej. Uli, nie. Nie pij. Woda jest skażona. Nie widzę żadnych radiokawałków. Nie da się ich zobaczyć. Załóż kaptur. Jest mi gorąco. Do Gersfeld jest już niedaleko. Pośpisz w pociągu. Ja już nie mogę. Chodź. Połowę mamy już za sobą. To ostatni kawałek. Wszystko mnie swędzi. To twoje alergie na słońce. Czekaj. Widzisz te drzewa? Założysz się, że będę pierwsza? Możesz pomarzyć. Nie nadążam. Czekaj, nie tak szybko. Proszę nas przepuścić. Uwaga, uwaga. Droga stanowa numer 63 do Bad Hersfeld jest zamknięta. To nie ma sensu. Drogi są zablokowane. Wszystko stoi. Co za brednie. Nie nawijaj nam makaronu na uszy. Gdzie mamy się podziać? To nadejdzie lada moment. Już nic, jedź dalej, ruszaj. Bądźcie rozsądni, drogi są zamknięte. Złaź z drogi. Proszę się nie zbliżać. Myślicie, że zamkniecie nas jak bydło? Proszę nie zbliżać się do blokady. Nadchodzi. Ruszamy, pospiesz się. Proszę pozostać za blokadą. Chcecie, żebyśmy tu zdechli? Gówniana droga. Dalej już nie mogę. Jedź. Wkrótce będzie lepiej. Zabili kogoś? Nie. Strzelają tylko w powietrze. Uli, zapnij bluzę. Mi tak jest gorąco. Jestem spocony. Nie mogę już więcej. Uli, ja też nie mogę. Chcę pić. Albo się napiję, albo dalej nigdzie nie jadę.
Dobrze. Spójrz. O tam. Droga prowadzi w dół, do Bad Hersfeld. Tam się napijesz. Hanach, ja jadę. Uli, zaczekaj na mnie. Jadę. Uli, zaczekaj. Nie tak prędko, ostrożnie. Ostrożnie. Wstawaj. Wstawaj. Już wszystko dobrze. Co się dzieje? Czemu stajesz po środku drogi? Słuchaj. Pojedziesz z nami. Zawieziemy ciebie na dworzec do Bad Hersfeld. Hej, nie blokuj drogi. Chodź, wstawaj. Zaraz zacznie padać. Muszę zabrać mojego brata. Posłuchaj. Jemu już nie pomożesz. No co się dzieje? Cholera. Wszystko będzie dobrze. Pojedziesz z nami. O co chodzi? Za chwilę. Puszczaj mnie! Puszczaj mnie! Puszczaj! Koniec, wystarczy. Posuńcie się. Dobrze. Cholera, wyłaźcie.
Ruszcie się, dzieciaki. Pojedziesz z nami. Wasze rzeczy. Czego ty chcesz? Zabić się? Rusz się, proszę. Jest w szoku. To jasne. Jeśli nie chce, zostawimy ją tutaj. Zastanów się, co mówisz. Rusz się. Wysiadaj. Co my tutaj mamy? Szybciej. Byłaś już w Harrisfeld? Cholerna walizka. Musimy jak najszybciej dotrzeć na dworzec. Już dworzec, na pewno zdążymy. Prawie dobiegliśmy. Prosimy o zachowanie spokoju. Pozostańcie tutaj. Dworzec jest przepełniony. Stchórzyliście? Pociągu więcej już nie będzie. Jedźcie do Samelstatem. Prosimy o spokój. Tutaj są dzieci, proszę przepuścić. Przepuśćcie dzieci. Czekajcie na nas na peronie. Elmar? Elmar! Co ci jest? Gdzie są dzieci? Gdzie są nasze dzieci? Odpowiadaj, gdzie są nasze dzieci? Tam nie ma dzieci. Powiedz, gdzie one są? Tam. Tam są dzieci. Przepuśćcie mnie do dzieci. Do moich małych dzieci.
Tutaj leży sto zbrodnej pościeli skażonej promieniowaniem. Nikt jej nie dotyka, a nowa nie napływa. Jesteśmy teraz krajem trzeciego świata. Czy to można nazwać szpitalem? Mamy niezbędny sprzęt? Nikt nie był na to przygotowany. Już nic nie będzie taki, jak było. Miną lata, zanim wszystko wróci do normy. Niewielki częstoskurcz. Na razie niech leży tutaj. Wpisano już ją na listę? Przynieś kilka ręczników. Już wszystko dobrze, wszystko dobrze. Kurwa. Nie po to zostałam pielęgniarką. Bogatym nic nie będzie, szybko się zmyli. Czytałam, że oferowali dla Lufthansy aż kilkaset tysięcy, żeby odlecieć ostatnimi samolotami. Wracajmy. Trzeba jeszcze pościelić łóżko. Nie hałasować tutaj. Halo. Hej, jak się nazywasz? Hanne, spójrz, ona już się obudziła. Jestem Hannes. Jesteś tutaj na obserwacji. Wszystko w porządku? Musisz coś zjeść. Tymczasowo jesteśmy w szpitalu dla dzieci, w pobliżu Hamburga. Hamburga? Nie bój się. Zatroszczymy się o ciebie. Ajze, pomożesz mi? Mam niespodziankę dla wszystkich. Jestem Ajze. A ty jak się nazywasz? Hanna i Hannes. Śmieszne. Pomyślałem, że was to trochę rozbawi. Rejon wokół uszkodzonej elektrowni atomowej zostanie podzielony na trzy strefy. Zakazaną strefą pierwszą będzie obszar znajdujący się tuż przy reaktorze. W promieniu 5 km nikt nie przeżył. Strefa ta uważana jest za niezamieszkałą. W strefie drugiej obowiązuje zakaz wjazdu na okres kilku lat. Za strefę trzecią uważa się obszar oddalony o 50 km. Twoi rodzice jeszcze się nie pojawili, ale w internecie krążą listy z nazwiskami. Wpiszę cię tam. Dane jeszcze nie są znane. 38 tysięcy to oczywiście przykładowa liczba. Wydaliśmy już rozporządzenie o tymczasowym wstrzymaniu pracy pozostałych 18 reaktorów w Niemczech. Polityka. Już dawno po Czarnobylu należało wstrzymać wszystkie. Koleś? Masz deser. Wochen
nach dem Reaktorunfall in Mark Ebersberg gibt es wenig konkrete Aussagen über die Folgen des Atomunfalls. Hey, was geht's? Witaj. Co cię sprowadza? Wiesz już coś o mojej mamie? Powiadomię, jak będę tylko coś wiedział. Na pewno nic nie mogło się stać twojej rodzinie. Połóż się lepiej do łóżka. Musisz dbać o system immunologiczny. Jeśli dowiem się coś o twojej mamie, na pewno ci powiem. Obiecuję. Hannes jest bardzo miły, prawda? Masz chłopaka? Co się z nim stało? Jak się nazywa? Elmar. Głupie imię. Do mojej klasy chodzi Adalbert, a drugi nazywa się Bertram. Tak naprawdę to nie wiem, czy to mój chłopak. Czyli? Pocałowaliśmy się, a później zaczął się alarm. Chciał mnie zabrać, ale wszystko potoczyło się inaczej. Zobacz, co ci przyniosłem. Powinny być normalne. Rosły na krytym podwórku. Dostałaś dzisiaj dożylnie minerały? Hannes, już dłużej nie mogę. To normalne. Twoje ciało potrzebuje czasu, żeby się zregenerować. Twoje białe krwinki są na tyle słabe, że... Dowiedziałeś się czegoś? Właściwie to tak, ale internet nie działa. Dziękuję. Masz jeszcze jakiś krewny? Gdzie w Niemczech? Ciocia Helga. Jest profesorem historii. W Hamburgu. Nie widzieliśmy się już całe wieki. Hannes, gdy internet zadziała, wykreś Elmara Kocha z listy. Ajze mówiła, że to twój chłopak. Nawet jeśli tak, spójrz na mnie. Jeśli cię kocha, to dla niego to będzie bez znaczenia.
Przestań. Puszczajcie mnie. Muszę iść. Tutaj nie wolno. Co tutaj się dzieje? Elmar? Tak. To przyjaciel Hanna. Ona go szuka. Zagrożenie jest bardzo duże. Możecie go puścić. On jej pomoże. Jest pan pełnoletni? Tak, mam 18 lat. Więc może pan podjąć decyzję. Mam obowiązek poinformować o tym, że może pan być napromieniowany. Chcę być przy niej. Grosschen, mamy jeszcze pościel? Dwa komplety. Proszę pościelić łóżko. Hannes, potrzebny jest dozymetr. No co? Nie patrz tak na mnie. Nie ma szans pobiec na osobności. Nie ma. Co to takiego? To obrączka mojej mamy. Jasne. Dała mi ją kilka lat temu w Londynie. Mój ojciec często bywał w delegacjach, a ja podróżowałem wiele z mamą. Brzmi głupawo, ale to nie tak. Było świetnie. Co się stało? Apopleksja. Zupełnie nagle. Od tego czasu jest częściowo sparaliżowana. Wszystko się zmieniło. Mój ojciec nie mógł się z tym pogodzić. A mama ma stale depresję. Prawie w ogóle nie rozmawia. A co z obrączką? Za milion lat. Co to znaczy? Hawking. Stephen Hawking. Słyszałaś o nim? On powiedział, że to, co nas otacza, już było i wydarzy się ponownie za 66 milionów lat.
Więc taki wybuch nastąpi ponownie za 66 milionów lat. Można z tym polemizować, ale wydaje mi się, że ta teoria wszystko wyjaśnia. Tak, szczególnie wtedy, gdy pomyślę, że za 66 milionów lat znowu będziesz gapić się na mnie w bibliotece. Nie zapomnę tego. A później powiem: Elmar, nie rób tak więcej. Damy radę we dwójkę, słyszysz? Helga? To ona. To moja ciocia. Dlaczego tak późno wpisano cię na listę? Zabrałabym ci już wcześniej. Hannes nie miał internetu. Dziewczynka. Myślałam, że ty tak samo jak Paula. Co? Co z Paulą? Nawet ci nie powiedzieli. Co? Co? Jej nawet nie ma na liście. Jej nie ma na liście poszukiwanych. Hannah jest na liście zabitych. Nie! Nie! Hannah, co się stało? Właśnie dowiedziała się o mamie. Podać 5 mg diazepamu. Najpierw Uli. Teraz Paula. Ona mówiła, że ja jestem za głupia, by być odpowiedzialną. Gdybym była ostrożniejsza. On zjechał z górki. Obejmij mnie. To był nieszczęśliwy wypadek. Chodź. Co? Dokąd? Chodź. Głupio jakoś. No coś ty. Potrafię jeszcze inaczej. Na przykład samoloty, które napiszą twoje imię na niebie. Albo wanna pełna róż, sypialnia wypełniona balonami. O co chodzi? To tylko elektryka wysiadła. Tato? To moja dziewczyna, Hannah. Co ty tutaj robisz? Nie niszcz swojego życia. Wyjdźmy stąd. Jeśli ktoś coś niszczy, to jesteś nim ty. Elmar, oni wszyscy są napromieniowani. Pojedziesz ze mną do domu. Pomyśl o matce. Tak? Dla ciebie ona dawno już jest martwa.
Powinienem iść? Do kogo? Już dawno przestaliście być rodziną. Jesteście przeklętym konduktem żałobnym. Elmar, twój ojciec ma rację. Też chcę, żebyś był zdrowy. Idź. Hanna. Idź, spadaj. Proszę, to dla ciebie. W Hamburgu wybiła 17. Wiadomości. Dwie godziny stałam w kolejce. Nie wiem, jak ludzie to znoszą. Tak. Nie wiem, jak wygląda twój pokój u Pauli, ale... Może potrzebujesz stolik albo półkę na książki. Nieważne. I tak nie zostanę w Hamburgu. Tak. Nie jest tragicznie jak na konserwy. Następny przystanek, Klinika Uniwersytecka w Hamburgu. Co tutaj robisz? Mieszkam u cioci. Przerywam cały internet. Nie było cię na żadnej liście. Myślałam już, że ty... Owszem, nie ma mnie na listach. Udało nam się wyjechać ostatnim pociągiem. Więc? Co porabiasz? To mój przystanek. Pa. Następny przystanek, Hoheluft. Krzywe są styczne w określonym punkcie. Hanna!
Zaczekaj. Spotkajmy się wieczorem. Pochłonęła dawkę. Pochłonęła, no i co z tego? A ty nie? Bo zamknąłeś okno? Kwestia czasu, kiedy u ciebie wykryją raka i sam zdechniesz. Baran. Sam jesteś baran. Zaczekaj. O 7 przy ratuszu. Jeszcze nie jesteś gotowa? Mamy być za pół godziny na dworcu. Postanowiłam zostać. To nie zajmie mi dużo czasu. Helga? Tak? Dziękuję. W porządku. Nowa gazeta hamburska. Strefa trzecia znów otwarta. Poproszę jedno. Strefa trzecia znów otwarta. Dziękujcie za to sami sobie. Jeszcze go nie pochowano. Kogo? Uli. Zabrzmi głupio, ale... Każdy raz, gdy zapada zmrok, myślę o nim. O tym, że on tam leży. I na mnie patrzy. Chodź tutaj. Jak myślisz, ile mamy jeszcze czasu? Lekarze mówią, że wszystko będzie dobrze. Schlitz marzyłam zawsze, żeby z nim mijał jak najprędzej. Żeby jak najszybciej stamtąd wyjechać. A teraz chciałabym, żeby każda sekunda trwała wieczność.
Elmar? Gdzie byłeś? Byłeś u niej? Pytam, czy byłeś u niej? Nie pojadę do Ameryki. Zrobisz to, co ci powiem. Powietrze już nie jest takie zimne. Płonące niebo mnie otula. I spadają ciężkie krople. Ten głos, a droga tak daleka. Pod ziemią brzmią tysiące głosów. Wszystkie mówią o czymś innym. Przepraszam, tak? Muszę wyjść. Proszę. Elmar! W końcu. Gdzie zniknąłeś rankiem? Wyjeżdżam do Ameryki. Ze względu na mamę. Jak to? To nie twoja wina. Kocham cię. Muszę iść. Chociaż minęło już 3 miesiące od awarii, eksperci nie zalecają jednak powrotu do strefy trzeciej. Pomimo tego, w ciągu ostatnich 2 tygodni tysiące ludzi... Wrzuć wszystko do pralki, nikt przecież nie zauważy. Sąsiedzi zgłoszą to, zanim ją uruchomią. Poza tym nie zaszkodzi nam lekka oszczędność energii. Co, masz chociaż jeden przepis w ciągu całego życia? Zupełnie jak twoja mama. Dlaczego? Paula przez całe życie kpiła z innych. Czekaj, znalazłam coś wczoraj. Patrz. To Paula. Tak. O Boże, zabójcze. Zeszłe lato. Możesz wziąć. Na mnie już czas. Do zobaczenia. Weź parasol. Tam świeci słońce. Centrum medyczne. Ajzy. Hej, cześć. Zmoknięta jestem. Olej to. To dla ciebie. Dziękuję. I witaminy.
Dziękuję. Chodź, coś ci pokażę. Nie, to Hannes? Tak. Super. Dziękuję. Elmar bardzo się ucieszy na twój widok. Nie wiedziałeś, że jest na oddziale? Nie. Pójdę na górę. Pewnie już czeka. Elmar! Elmar! Co ty robisz? Pochłonąłem potężną dawkę przed wyjazdem. To tylko kwestia czasu, kiedy... Dlaczego mnie oszukałeś? Damy radę. Chodź tutaj. Ostrożnie. Niebezpieczeństwo promieniowania.
One odrastają. Co ty robisz? Chcę poczuć wiatr we włosach. W Republice Federalnych Niemiec działa jeszcze 17 elektrowni atomowych. W samym 2004 roku zgłoszono 114 awarii. Czytał Marcin Czajka, znany jako Jaber MC. Zostawiając łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrybując mój kanał, pomagasz mi się rozwijać. Frage.